Rozpocznę ten mentorship zadając wam jedno zajebiście ważne pytanie, niemalże tu cytując klasyk z polskiej kinematografii. Dlaczego w ogóle zaczęliście trading, albo dlaczego chcielibyście go zacząć? Jaki cel wam przyświeca? I proszę podzielcie się tym w komentarzu. A jeżeli nie macie ochoty robić tego publicznie, to prosiłbym Was o to, abyście zapisali to sobie w jakiejkolwiek fizycznej formie. Nawet jeżeli ma być to w formie fizycznej na nośniku elektronicznym, jaki Wam tam pasuje. Natomiast jest jedna zasada. Chciałbym i prosiłbym Was znowu o to, aby. Było to w miejscu, które będzie dla was w miarę widoczne, powiedzmy, no, mniej więcej każdego dnia albo przynajmniej w tygodniu, kiedy planujecie spekulacje. Dlatego że bardzo często w gąszczu wszystkich rzeczy, które robimy w spekulacji i w tradingu, w gąszczu często przegranych, no cóż, zapominamy o tym, jaki jest w ogóle nasz cel. Zapominamy o tym, że tak naprawdę skill, którego się uczymy, to skill, który pozwala nam, no cóż, pracować z każdego miejsca na świecie i zwróćcie uwagę jakich słów użyłem pracować nie odwalać lipę i stosować losowe rozegrania tylko po to żeby uprawiać jakiś gambling na wykresach i tak dalej pozwala wam skalować możliwość zarabiania praktycznie w nieskończoność biorąc pod uwagę dzisiejsze konta fundowane no to zadajmy sobie pytanie czy tego typu rzeczy jak praca z każdego miejsca na świecie, możliwość skalowania w nieskończoność, czyli tak naprawdę to, że ten sam skill, który dzisiaj może robić wam 5 dolarów, w przyszłości może robić wam 50 tysięcy dolarów, 500 tysięcy dolarów. Czy to nie jest warte tego, aby poświęcić troszeczkę czasu, aby na przykład chociaż zapisać sobie ten prosty cel? Aby włożyć w to trochę więcej pracy niż oglądnięcie 15-minutowego materiału, na przykład na YouTube, z idealną strategią i nawet nie przetestowaniem tej strategii. No cóż, uważam osobiście, że w 15 minut troszeczkę ciężko opowiedzieć o wszystkich elementach i zmiennych konkretnej strategii. Niemniej jednak, nawet jeżeli już korzystacie z tego typu treści, to zwróćcie uwagę, jak bardzo często. Połykamy konkretne treści z internetu, a nie wkładamy sami w coś pracy. I kiedy na przykład ja w swoim mentorshipie opowiadam Wam, że musicie pójść i sprawdzić to na własne oczy, nauczyć Wasz umysł, rozpoznawać na przykład fair value gapy, imbalance, swing, swing low w taki sposób, że Wy jak siadacie do wykresu, to od razu Wasze oczy idą w konkretne miejsce. To jeżeli ktoś nawet w ten sposób nie chce włożyć w pracy. W coś, co może dać mu możliwość, może, bo to zależy tylko od Was, pracy z każdego miejsca na świecie i skalowania tej pracy w nieskończoność, to ja naprawdę kurwa nie mam pytań. I jeśli zastanowimy się tak naprawdę na chłopski rozum, dlaczego ponad 90% osób na rynku dostaje w dupę, to dlatego, że nawet nie chce im się włożyć 50, chuj, 20, 10%, 5%. Pracy, którą trzeba włożyć, żeby być skutecznym spekulantem. I moi drodzy, tu nieważne jest, czy ktoś spekuluje na bazie konceptów ICT, czy ma jakąś swoją strategię, czy rozgrywa breakouty, czy korzysta ze strategii, na przykład, nie wiem, czy w ogóle kogokolwiek innego, ze strategii, która po prostu działa, to nieważne. To nie jest ważne. Ważne jest to, czy włożyliście konkretną pracę, żeby zebrać swoje dane. Nawet nie wiecie, jak serce mi się cieszy w momencie, kiedy na Instagramie ostatnio dostałem wiadomość od jednej zresztą z kobiet, co pewnie niektórych z Was zdziwi, że tak, kobiety też, też interesują się spekulacją, też tradują. I co ciekawe, to była jedna właśnie z niewielu osób, która podesłała mi przykład już swoich rozegrań na podstawie. Tych kilku materiałów mojego mentorshipa, która już na podstawie tych rzeczy, które, o których opowiadałem, zbudowała sobie swój koncept spekulacyjny. Bo włożyła w coś pracę. I z tą myślą chciałbym Was zostawić i przejść do reszty tego materiału, bo uważam, że to jest myśl, która, no cóż, Troszeczkę masło maślane, ale daje do myślenia. A zaczniemy dzisiejsze mięsko, moi drodzy, od czegoś naprawdę bardzo tłustego, ponieważ przygotowałem dla Was arkusz spekulacyjny, który możecie pobrać bez problemu sobie z mojego dysku Google. No i cóż, moi drodzy, pozwoli Wam on po prostu zacząć już zbierać konkretne dane z rynku. Katalogować je, a przede wszystkim zdefiniować sobie, tak jak widzicie tutaj, swoją to do listę w sposób interaktywny i wszystko sobie to po kolei oczywiście omówimy. No i dzięki temu macie już po prostu krok po kroku wypisane to, co uważacie, że powinniście robić. Ja przygotowałem wam tu taką podstawową wersję na bazie tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednich częściach mentorshipa. Natomiast moi drodzy, oczywiście, jest to arkusz, który możecie sobie dostosować pod siebie. Tak jak wam mówiłem wcześniej, to od to w tym wszystkim chodzi, żeby na podstawie waszej ekspozycji na rynek dostosowywać sobie konkretny arkusz pod samego siebie i możecie to po prostu potraktować jako przykład, który uzupełniacie według swoich potrzeb. Więc idąc od samej góry. Oczywiście najważniejsza, moi drodzy, dla mnie przynajmniej w katalogowaniu konkretnych informacji, no to data. Możecie tu bez problemu sobie wybrać datę, dodać nawet godzinę, jeśli ktoś by chciał, czyli konkretny moment, kiedy uzupełniacie te dane. Możecie wybrać sobie tutaj oczywiście konkretną serię. W tym wypadku u mnie są to kilzony, londyński killzone, nowojorski, czy też killzone azjatycki. Możecie sobie to dodać, dodać tu co chcecie, zmienić to, edytować. Oczywiście jest to po prostu w formie, no cóż, formularza na dysku Google, a raczej dokumentu na dysku Google, więc bez problemu możecie sobie to sami edytować. Dodatkowo poniżej uzupełniłem Wam tutaj dwa cytaty. Jeden ode mnie, czyli the only real defeat is abandoning your trading rules. No moi drodzy, to znaczy nic innego jak po prostu to, że jedyne, Przegrana moim zdaniem przynajmniej na rynku pojawia się wtedy, kiedy rzeczywiście porzucacie swoje zasady, bo straty są immanentną częścią każdej, każdego spekulanta, każdej spekulacji, niemniej jednak to porzucenie właśnie swoich zasad, w moim przypadku zawsze kojarzyło mi się z taką prawdziwą porażką. Więc, kiedy wiemy, mamy to z tyłu głowy i trzymamy się swoich reguł, i nawet dostaliśmy w tyłek, to zdajemy sobie sprawę, że to nie, to nie jest porażka. To jest właśnie ta droga, natomiast trzymamy się przynajmniej swoich zasad, i to jest przynajmniej aż najważniejsze. No i jeszcze jeden mały filozoficzny akcencik od Seneki: Luck is what happens when preparation meets opportunity. Czyli nic innego jak szczęście, to jest takie szczęście w cudzysłowie, wiecie. Szczęście na zasadzie, że coś się komuś udało, a my mówimy, On miał szczęście, to jest nic innego jak sytuacja, gdzie przygotowanie spotyka okazję. Tak, moi drodzy. I to jest coś, co mi też bardzo mocno otworzyło głowę w pewnym momencie, że bardzo często nazywamy pewne sytuacje, że komuś się coś udało, a komuś się coś udało najczęściej dlatego, że był przygotowany i spotkał konkretną okazję, którą wykorzystał. I to są właśnie te dwa cytaty, które chciałbym Wam tutaj zostawić. Dodatkowo macie oczywiście jeśli informacje krótkie, jeśli chodzi o entry takie w formie wizytówce, wizytówkowej, czyli jeśli chodzi o czas od drugiej do piątej, oczywiście New York Time w tym wypadku, max x% risk, czyli ile chcecie ryzykować na konkretną pozycję, ile chcecie osiągnąć w ciągu dnia, no i oczywiście jakie modele jeśli chodzi o wyjście, ja tu przykładowo Wam uzupełniłem, że na przykład przy 1 do 2 zamykamy, przy 1 do 1 stop loss na break even, 1 loss end, koniec Kończymy spekulacje w ciągu dnia, moi drodzy możecie sobie to uzupełnić tak jak mówiłem na swój sposób, pokazuję Wam przykład. Macie daily to do, czyli nic innego jak po prostu na przykład właśnie conditions, czyli warunki konkretne na rynku, wypisujecie sobie tutaj konkretne newsy, które są jeśli chodzi o higher impact i medium impact z Forex Factory, higher time frame levele, czyli nic innego to o czym zazwyczaj mówiliśmy, czyli previous monthly high lowy, previous weekly lowy, czyli po prostu czy popatrzyliście na nie w ciągu dnia, czyli jesteście świadomi i czy jesteśmy blisko tych leveli, w jaki sposób na nie zareagowaliśmy. No i daily bias, czyli previous day high, previous day low, czyli szczyty, dołki z poprzednich dni. E, otwarcie się świecy na daily e, New York Midnight Open, to o czym mówiliśmy ostatnio, Asian Session Range, czyli generalnie żeby spojrzeć w ogóle po prostu gdzie jest e, Asian Session Range i DXY conditions, czyli w jaki sposób coś o czym też będziemy rozmawiać sobie w jaki sposób prezentuje się DXY, czyli korelujący instrument. O tym też będziemy gadać, ale już chciałbym wam dać po prostu właśnie Właśnie ten, ten arkusz. No i dodatkowo macie na koniec trade refiner, czyli jeśli już podejmujemy decyzję, no to, moi drodzy, oczywiście. Czy mamy na przykład Market Structure Shifta konkretnego, czy była widoczna akumulacja, manipulacja i dystrybucja, czy mamy Fair Value Gapa na przykład na wejście below albo above, tu powinniśmy jeszcze dodać tak 50% range'a, też będziemy o tym rozmawiać, to wszystko tłumaczyć, czy mamy Higher Time Frame'owy Draw on the Liquidity jako Take Profit, czy mamy Stop Loss'a na low manipulacji, później miejsce na screeny, przemyślenia itd., dalej. Ktoś powie, Prey, bardzo dużo do wypełnienia wypełniałem to przez półtorej roku naprawdę niemalże każdego dnia jeśli chodzi o sesję londyńską i uwierzcie mi nie zajmowało mi to dłużej niż zazwyczaj 5 minut, czasami 10 minut, kiedy naprawdę chciałem wszystko dokładnie posprawdzać newsy i tak dalej, przepisywać wszystko, ale to może, może wam to zająć kilka minut, może zająć wam to 3 minuty 5 minut, 15, jak do tego podejdziecie to już jest wasza sprawa, ale chciałbym was po prostu zaszczepić to że trzeba włożyć pracę to co wam mówiłem już wcześniej, trzeba w to wkładać pracę, katalogować sobie dane, na podstawie których wyciągacie wnioski. Ja za Was tej roboty nie zrobię, moi drodzy, ja też Wam nie wyłożę wszystkiego na tacy, bo nie jestem w stanie w tych materiałach na YouTubie wyłożyć Wam wszystkiego, czego nauczyłem się przez ostatnie kilka lat. I też bym nie chciał, bo poświęciłem na to krew, pod i łzy, natomiast daję Wam już i tak taką ilość, która u mnie, no cóż, skreśliłaby, powiedziałbym 50% błądzenia bez sensu, jak nie nawet i ponad. Także. Dostajecie tutaj, moi drodzy, za darmo tonę informacji, o których nikt szeroko otwarcie Wam nie powie, bo po co? Lepiej pokazywać 15-minutowe, złote strategie. Dobra, moi drodzy, przejdźmy już do meritum, żeby dzisiaj troszeczkę też dodać, dodać mimo wszystko jakichś informacji spoza tego wszystkiego. Moi drodzy, ostatnio rozmawialiśmy sobie już o samym koncepcie budowania naszego playbooka, jeśli chodzi o świece daily, czyli że generalnie staramy się zbudować świece daily, staramy się zbudować po prostu świece daily, jeśli chodzi, moi drodzy, o to, czy chcemy kupować poniżej open, czy sprzedawać powyżej open, czy przynajmniej w pobliżu. Natomiast w dzisiejszym materiale, moi drodzy, chciałbym wprowadzić już budowanie bajasu, tak jak widzieliście w tym, w tym trading shicie, tak to nazwijmy, no, sychy ee nie mylić z innym shitem w języku angielskim, czyli po prostu... Budowaniem bajasu w taki sposób, żebyście w ogóle rozbroili sobie na części pierwsze, moi drodzy, całą tam matrioszkę, całą tą strukturę, która tutaj się znajduje. No i teraz moi drodzy, jak to wszystko odczytać? No przede wszystkim musimy zacząć od nałożenia na wykres konkretnych konceptów w celu odczytania konkretnej struktury i w tym wypadku będą to dwa najprostsze koncepty, o których Wam cały czas powtarzam i szybko sobie je przypomnimy. Cena porusza się albo od swinghaja do swingloa, czyli od po prostu konkretnej płynności do konkretnej płynności tworząc konkretne szczyty bądź też dołki albo w celu wypełnienia konkretnego braku równowagi na rynku, w celu zapewnienia właściwie równowagi na rynku, wypełniając jej brak, czyli do konkretnych fair value gapów w tym momencie moi drodzy i to wszystko. I teraz jeśli nałożymy ten koncept na dowolny timeframe, to zrozumiemy, czyli dowolny interwał, że jesteśmy w stanie każdą strukturę rozczytać w ten właśnie sposób. Ja jestem w tym momencie na data providerze forex.com i dziękuję też za polecenie tego data providera, jeśli chodzi o TradingView, bo rzeczywiście te wykresy tutaj nie odbiegają mocno od futuresów, jeśli chodzi o euro i no cóż, wyglądają całkiem spoko nawet jeśli chodzi o niższe interwały. Więc moi drodzy, zacznijmy sobie od wykresu monthly, mimo że ja na nim często nie siedzę, tak samo jak na wykresie, wykresie kwartalnym, no to interesuje mnie tylko poprzednia świeca. Na wykresie monthly też interesuje mnie głównie poprzednia świeca, ale dzisiaj zaczniemy sobie też o struktury nawet tutaj. Mimo że ja zazwyczaj siedzę bardziej na Daily i na Weekly, bo tam są rzeczy, które mnie interesują najbardziej. Dodałem jeszcze wam tutaj, moi drodzy, previous właśnie quarterly High and Low do Trading Sheeta, żebyście po prostu mieli jasność, jak wygląda tutaj sytuacja względem poprzedniego kwartału. Coś oczywiście, co może nie interesować Was na co dzień, ale warto gdzieś mieć to zawsze moim zdaniem z tyłu głowy i zapłacić za to tymi trzema sekundami, żeby popatrzeć na to na Trading View. Więc, moi drodzy, Prosta zasada, skoro wiemy, że się porusza cena od swing high'a do swing low'a i zdajemy sobie sprawę, że wypełnia konkretne fair value gapy, bądź reaguje na nie w konkretny sposób, to zaznaczamy sobie na tym interwale, na którym jesteśmy ostatniego swing high'a i ostatniego swing low'a, który nie został zebrany. Czyli w tym momencie ostatnim swing high'em, który nie został zebrany będzie ten swing high, a swing low, który nie został zebrany będzie ten. I teraz bardzo ważne, ktoś powie no prej, popatrz, ale tu jest swing low też. No nie, to nie jest swing low, dlatego że to jest świeca, która jeszcze się nie zamknęła. I dla mnie swing low się pojawia wtedy, kiedy świeca się zamknie, bo to, że tu zebraliśmy high poprzedniej, że prezentuje nam się ten swing low cudownie, jest super. Natomiast już różne sytuacje się działy, kiedy taka świeca nagle zaczyna wyglądać w zupełnie inny sposób i rozwala koncepcję swing low. Także, żeby powiedzieć, że mamy swing high bądź swing low, czyli tą sekwencję trzech świec, no to musimy wskazać, moi drodzy, już zamkniętą świecę. Więc tu mamy ostatniego swing high który nie został zebrany, a tu swing lowa. I ktoś powie, hola, hola, pray, ale nie lepiej byłoby zaznaczyć tego jako cały range? Oczywiście, że tak. I wiadomym jest, że jeśli założymy na to proste zrozumienie tego, że mamy tutaj konkretną nogę, konkretną, konkretny range, na którym możemy bazować i którego możemy wziąć całość jakby tego range'a i to traktować jako wewnętrzną płynność, możemy to robić. Natomiast to jest wykres monthly, więc mnie interesuje najbardziej to, co dzieje się tutaj, moi drodzy, ostatnio, jeśli chodzi o swing high i swing lowy, które nie zostały zebrane, i co czytam, moi drodzy, czytam, jak cena zareagowała, zareagowała wobec poprzednich swing high i wobec poprzednich fair value gapów. Czyli jeśli mam tego swing higha tutaj. I widzę, że on doprowadził do tego, że zebraliśmy tego swing lowa. Dodatkowo jeszcze zrobiliśmy, moi drodzy, co? Zamknęliśmy się poniżej tego ferwaliu value gap'a, czyli pokazaliśmy tendencję spadkową bardzo mocno. To ja w tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że to, że my teraz zebraliśmy high tej świecy. Może doprowadzić właśnie do tego, że w następnych miesiącach będziemy atakować mimo wszystko, mimo wszystko to low, No bo zebranie tego to nie jest w żaden sposób, moi drodzy, poprzedniego e, e, haja, poprzedniego miesiąca, to nie jest dla mnie przesłanka do tego, że my już na pewno lecimy w stronę Bullish, jeśli chodzi, czyli w stronę wzrostów, jeśli chodzi o eurodolara. Tylko po prostu daje mi informację o tym, że zebraliśmy już konkretną płynność, i teraz pytanie, jak wobec tej płynności zareagujemy? Czyli teraz. Co jest dla mnie, moi drodzy, najistotniejsze? To, co Wam pokazywałem wielokrotnie, czyli levele z higher time frame. Skoro ja wiem, tylko teraz wyłączę tutaj, moi drodzy, żeby to było widoczne tylko i wyłącznie na wykresie kwartalnym i więcej tego już bym nie chciał tutaj mieć. Moi drodzy, analogicznie, jeśli chodzi o wykres weekly, też bym nie chciał go mieć wyżej niż weekly. Przejdźmy sobie tutaj również. I tutaj wyżej niż weekly. Czyli ja zdaję sobie sprawę w tym momencie, moi drodzy, że mamy strukturę, która mówi nam, że Tendencja jest spadkowa. Generalnie zamknęliśmy się poniżej tego fair value gapa mimo że wcześniej go wcześniej tu się odbiliśmy. Mamy teraz potencjał do tego, bo zebraliśmy konkretne paliwo, czyli zebraliśmy high poprzedniej świecy tutaj konkretną płynność na wykresie monthly. Widzę, że jesteśmy w premium, jeśli chodzi o ten range. Co to znaczy? Czyli kiedy zaznaczę sobie ten range, moi drodzy, to widzę, że jesteśmy ponad 50% tak naprawdę tego, co się tu moi drodzy wydarza i w tym momencie przechodząc sobie na weekly, buduje sobie dokładnie, moi drodzy, to samo. Czyli patrząc teraz na weekly, zastanawiam się, skoro zebraliśmy już high z poprzedniej świecy na manfli, co się wydarza na weekly? Moi drodzy, zobaczcie, zebraliśmy ten high, cena powróciła jeszcze raz, niemalże idealnie odbiła się od tego haja i już zaczyna zawracać utworzyliśmy tutaj, moi drodzy, tego fair value gapa w tym momencie na wykresie weekly, czyli widzę już potencjał, gdzie możemy zmierzać w przyszłym na przykład tygodniu, jeśli bym zakładał konkretne, konkretne scenariusze. Oczywiście mówię to tylko w celu pokazania Wam, że można to w ten sposób czytać. I moi drodzy, skoro zdaję sobie sprawę z tego, że mamy tutaj kolejnego fair value gapa, do którego możemy zmierzać właśnie na weekly, że cena tutaj zareagowała, to czego w takim razie szukam? No szukam teraz potwierdzenia tych reakcji, na niższym interwale, czyli szukam tego wszystkiego moi drodzy na daily i widzę, co zrobiło. Daily daily w tym momencie, moi drodzy, zrobiło tą strukturę, całą tą nogę od swingloła, tak do ostatniego swinghaja. Mamy to? Mamy no, bardzo prosto. Moglibyśmy wskazać jeszcze to jako swingloła w teorii, chociaż moim zdaniem no, musi być ten knot dosyć, dosyć, jasno widoczny i ja zawsze w ten sposób to traktuję, więc mamy swing high, a mamy swing low'a i kiedy mówimy, że trend zostaje przerwany, że mamy market structure, shifta czy break of structure weźmy sobie moi drodzy tutaj teraz na 4 piksele, no kiedy? No po prostu wtedy, kiedy byśmy przełamali tutaj tego swing low'a, którego utworzyliśmy, zamknęliśmy go w piątek. Więc ja będę pewnie antycypował rozpoczęcie następnego tygodnia tutaj jakimś, jakimś atakiem na poprzednią, na poprzednie szczyty, a później, na przykład, jeśli oczywiście to się wydarzy, targetowaniem tego fair value gapa. Oczywiście, co będzie, nie wiem. Ja nie jestem osobą, która chce przewidywać przyszłość, ja chcę w pewnym sensie ją przewidywać, reagując na to, co się dzieje tu i teraz, czyli Patrzę na to, co się dzieje tu i teraz, i jeśli rozpoczniemy tydzień w taki sposób, że rzeczywiście zbierzemy te haje i będę mógł targetować tego fair value gap, bo będę widział, że na niższych interwałach, znowu na przykład na wykresie godzinnym, będziemy struktury rozwalać w taki sam sposób. Czyli moi drodzy, analogicznie od swing high do swing low i zobaczę, że zrobimy na przykład market structure shifta, to będę miał informację o tym, że rynek zmierza w odwrotnym kierunku. I zobaczcie, byliśmy na wykresie monthly, jesteśmy na wykresie daily, i jakie wszystko nagle jest jasne, zebraliśmy high poprzedniej świecy na manfli. odbiliśmy się od tego mocno, nawet nie byliśmy w stanie się zamknąć powyżej tego higha, przetestowaliśmy to miejsce, polecieliśmy niżej, utworzyliśmy tego fair value gapa. Ponownie moi drodzy tworzymy teraz swing lowa, który jest idealną okazją do tego, żeby tego swing lowa później właśnie wywalić, zbierając jakieś płynności z tego miejsca, pokazując nam to, że mamy market structure shifta w tym momencie i możemy atakować już po pierwsze rzeczy, które wydarzyły się później, jeśli chodzi o wykres, na przykład wcześniej, znaczy się, jeśli chodzi o wykres nawet i miesięczny, i tego fair value gapa, i możemy na przykład już antycypować konkretny, konkretny low, konkretny low z jeszcze niżej, konkretnego fair value gapa tutaj, no co już będzie naszym targetem, to będzie naszym targetem, to będzie definiować nasza strategia już i to, w jaki sposób będziemy do tego podchodzić. Natomiast ja w tym momencie daję wam coś, co jest w stanie rozłożyć, kres na części pierwsze i co wam da taką pewność dotyczącą tego, co się teraz dzieje? No dosłownie cena wam to pokazuje prosto. No macie to prościej się kurwa nie da. Przepraszam, że dzisiaj się tak unoszę, ale po prostu no prościej się nie da. Zebraliśmy haj poprzedniej świecy na mafii, czyli co zebraliśmy? Szczyt z poprzedniego miesiąca. Zebraliśmy szczyt wyceny ziemniaków z poprzedniego miesiąca. Odbiliśmy się od niego jak w mordę strzelił. No popatrzcie, jak w mordę strzelił się od tego miejsca odbiliśmy. Nie byliśmy w na w stanie zamknąć świecy poniżej, e, powyżej, zrespektowaliśmy ten poziom, tworząc, stworzyliśmy swing low, ale od razu go, prze, no, no po prostu przejechaliśmy się po nim, utworzyliśmy teraz konkret, k, nowego swing lowa i zobaczcie co tu się dzieje, mamy swing lowa i trzecia świeca z tego swing lowa bardzo często zbiera tutaj właśnie ten high, a później tak jak widzicie odwrotka, co, zrobiło się na, co zrobiliśmy na tej świecy, próba ataku na to, no i automatycznie cały swing low utworzył nagle nam swing higha. Mamy Fair Value Gapa. No moi drodzy, macie to prosto po prostu na wykresie pokazane takie jakim jest. Mamy w tym momencie sytuację, w której przejechaliśmy się po tym swinglow, mamy wykres pokazuje nam, że tworzy tworzy konkretnego swinglowa, ale czego my się spodziewamy? No spodziewamy się tego, że skoro nie byliśmy się w stanie tutaj zamknąć, no to co? No to możemy antycypować oczywiście reakcję później na niższych interwałach w drugą stronę. Oczywistym jest fakt, moi drodzy, oczywistym jest fakt, że rynek i tak se zrobi swoje. I nieważne, jak wiele będziemy godzin, po prostu roboczych godzin, w weekend siedzieć i to wszystko analizować, poniedziałek się może otworzyć, wywalić wszystkie szczyty i, i tyle. Natomiast. Pytanie jest, w jaki sposób reagujemy na konkretne rzeczy, i to będę wam pokazywał w tej strategii, że jeżeli już będziecie umieli, będziecie ćwiczyli to, bo naprawdę to trzeba ćwiczyć umiejętność rozkładania tego na części pierwsze, będziecie to czytać jak sobie, jak książeczkę po prostu. Teraz wam się to wszystko wydaje takie, wiecie, skomplikowane, złożone, ale to jest naprawdę proste. Jeśli to wyuczycie po prostu, nauczycie swój umysł dostrzegać tych rzeczy, to będziecie po prostu to rozkładać na części pierwsze i według tego według tych konceptów po prostu rozkładać sobie później też niższe interwały, robić formę AMD, czyli akumulacji, manipulacji i dystrybucji i targety będą po prostu wchodzić tak. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym materiale. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Yo!